Od 23 lat Federacja Polskich Banków Żywności prowadzi świąteczną zbiórkę żywności. Tylko w ubiegłym roku podczas akcji udało się zebrać blisko 740 ton produktów spożywczych, które trafiły do potrzebujących. Myślę, że warto udział brać w takich zbiórkach, bo życie ludzkie jest przewrotne i czasami naprawdę ktoś dobrze funkcjonował i nagle traci coś, czy to jest choroba, czy to brak środków finansowych. Powoduje to, że ci ludzie po prostu cierpią, wegetują, a jeżeli mnie tam stać, coś kupić i komuś pomóc, a taki okres świąteczny, no warto jest po prostu pomagać. No ja uważam, że warto pomagać zawsze, całe życie. No. Aby włączyć się do akcji, wystarczyło podczas zakupów wziąć choć jeden dodatkowy produkt i przekazać go wolontariuszom będącym w sklepie. Ostrowczanie mają wielkie serca i to dzięki nim ilość przekazanych produktów z roku na rok rośnie. Wiem, jak dzisiaj życie kosztuje, ile pieniążków trzeba. No i szkoda tych ludzi, nie wszyscy mogą sobie na to pozwolić, a święta są raz w roku takie piękne. Podczas 23. świątecznej zbiórki żywności ponad 400 wolontariuszy w sklepach w mieście zbierało żywność. Wśród wolontariuszy są weterani. Już to robię od kilku lat. Dla mnie to jest przyjemność. Tak. I to jest, zdajemy teraz na święta, później znowu na 3 razy w roku, czy 2 razy. Tegoroczna zbiórka w Ostrowcu Świętokrzyskim była rekordowa. Zebrano ponad 6 ton żywności. Będziemy mieli czym dzielić. Będziemy już paczki przygotowywać w tym tygodniu do rozdawnictwa. My rozdajemy, teraz liczony jest towar po to, żeby nikogo nie skrzywdzić, żeby paczki były w miarę równe. I będą pobierać pedagodzy szkolni, którzy znają sytuację materialną i wszystkie stowarzyszenia, które brały udział w tegorocznej zbiórce żywności. W dniu zbiórki ruszyła kampania Stoliczku Nakryj się, głód to nie bajka, której celem było zebranie środków na transport żywności do organizacji charytatywnych. Z kwesty w Ostrowcu Świętokrzyskim udało się zebrać ponad 660 zł. Chciałam podziękować kierownictwu sklepów, chciałam podziękować wszystkim wolontariuszom, dyrektorom wszystkich szkół, którzy brali udział w tegorocznej zbiórce żywności. Świąteczna zbiórka żywności jest dopełnieniem codziennej pracy banków żywności, które każdego dnia ratują jedzenie przed zmarnowaniem. Tegoroczna edycja wydarzenia odbyła się 29 i 30 listopada. W całej Polsce w jej organizację włączyło się blisko 53 tysiące wolontariuszy w niemal 550 miejscowościach.